W zakładce Powerpack Detailing znajdziemy funkcję edytuj zbrojenie płyty. Funkcja ta pozwala na stworzenie zbrojenia płyty w oknie Revita lub w nowym oknie edycji. Oba sposoby nie różnią się, jeżeli chodzi o okno dialogowe. Różnią się tylko miejscem, w którym będzie wykonywana edycja zbrojenia. Mamy tutaj możliwość dodania siatki zbrojeniowej, prętów wzdłuż obu osi jednocześnie, prętów wzdłuż osi Y i X oraz numeru warstwy. I tak, dla na przykład siatki możemy krótkim przyciskiem ENTER pokryć całą płytę siatkami. Wyznaczamy punkt początkowy i akceptujemy. Mamy tutaj rozwiązanie dla górnego zbrojenia oraz dolnego. Następnie, po akceptacji, następuje generowanie zbrojenia. I gotowe.